Na czym polega Pocket Space Empire? Jest to strategia turowa, skupiająca się na nie na micromanagementie, tylko na zarządzaniu imperium. Jest to Grand Strategy. Odbywa się w kosmosie oczywiście te kulki, które tu widzimy, to są różne systemy połączone takimi fajnymi kreseczkami, między którymi można sobie latać. Unikalność tej gry polega na tym, że bardziej jest skupiona na sprawach wewnętrznych. Nie jest tylko walka z obcymi, ale też mamy rebelię, audiencję. Na przykład w tym przypadku mamy audiencję. Ona się na ogół odbywa co 12 tur i schodzą się do nas różni ludzie, którzy coś od nas chcą. Tutaj coś jest. Storyline, w którym no, pytają nas, co mamy dalej zrobić. Odwiedzają nas też gubernatorzy, można się ich pozbyć, można ich postraszyć, żeby nie kradli tyle funduszy. No, generalnie każdy gubernator jest skorumpowany, kwestia tylko jak bardzo. Więc to jest... Czyli nie zajmujemy się tylko przesuwaniem statków, ale też całą polityką pałacową. Na tym ekranie mamy nasz dwór, który się składa z 6 departamentów. I w każdym departamencie są 3 stanowiska. Im wyżej, tym ważniejszy. Możemy tych ludzi przesuwać między stanowiskami, zwalniać. A o co chodzi w dworze? Chodzi o to, żeby było dobrze, czyli żeby byli ludzie kompetentni, lojalni i nieskorumpowani. No, na przykład w tym przypadku szefem obrony, Harrison Wood, ma kompetencje 10, czyli bardzo dobrze. Kompetencja jest między 1 a 12. Czyli bardzo kompetentny, ale nielojalny. No, w przypadku, niestety sprawia pewne problemy w przypadku rebelii i wewnętrznej jakby stabilności państwa. No, jest jeszcze korupcja, w tym przypadku jest dosyć dobry, ma w sumie jest bardzo uczciwy. Uczciwie kompetentny, tylko że nielojalny. No, co kto lubi. Nieraz jesteśmy, na przykład w tym przypadku, jest dosyć lojalny, ale jest totalnym idiotą. No, jest dosyć uczciwy. No i teraz mamy pytanie, czy chcemy go zostawić na tym stanowisku, czy się go pozbyć. Kompetencja wpływa na to, jak dobrze dany wydział działa. W przypadku Ministerstwa Obrony mamy tutaj kompetencję 10 bardzo wysoką i spory bonus do morale armii. Czyli najlepiej byłoby poprzestawiać ludzi jak najlepszych na jak najwyższe stanowiska. Natomiast nie zawsze jest to możliwe, gdyż musimy brać pod uwagę także uwarunkowania polityczne. Mamy tutaj 5 frakcji pałacowych. I chodzi o to, żeby żadna frakcja nie miała za dużych wpływów. W tym przypadku tradycjonaliści, czy niebiescy, mają 36% wpływów, co jest stanowczo za dużo. Zresztą widać, posiadają aż 3 główne stanowiska. Szef protokołu, spraw zagranicznych i skarbu. Także trzeba go przesunąć na niższe stanowiska. Tego też. Już wygląda lepiej, 26% tylko. Tego warto by też przesunąć do góry, gdyż jest on frakcja kancelistów, którzy są ostatni, mają tylko 8% wpływów. Niestety nie mogę, już skończyły mi się punkty polityczne. Nie możemy przesuwać sobie tak, jak chcemy cały czas. Mamy ograniczoną pulę punktów do przesuwania dworzan między różnymi stanowiskami. Odnawia się to przy każdym cyklu audiencji. O co chodzi w grze? W grze chodzi o to, żeby spełnić kilka Glorious Achievements. W tym scenariuszu akurat 4.
przypadku, kiedy spełnimy cztery z nich, przy najbliższej audiencji zjawia się u nas kanclerz i proponuje koronację na Imperatora Galaktyki. Musimy się utrzymać przez 15 tur. Jeżeli nam się to uda, no, wygrywamy grę. To jest właśnie, jest sam jeszcze rebelie, no i sporo innych rzeczy. To była otoczka, powiedzmy, polityczna. No i teraz dochodzimy do militariów. Więc jesteśmy w środku. Z zewnątrz najeżdżają nas obcy. Dyplomacja jest dosyć limitowana, no w zasadzie nas każdy nie lubi, możemy podpisać z kimś tymczasowy rozejm. No ale generalnie no, jest ciężko, gdyż wszyscy nas nie za bardzo lubią. Od środka natomiast toczy nas korupcja, biurokracja i rebelie. Czyli na początku no, fajnie się skupić na utrzymaniu, żeby to wszystko się nie rozpadło. No ale powiedzmy, że sobie z tym poradziliśmy. Przechodzimy teraz do podboju. Okay. Nasze siły składają się z flot. Floty są hierarchiczne. Posiadamy tutaj 9 flot. Floty są czymś abstrakcyjnym. Nie pojawiają się w ogóle na mapie. Na mapie pojawiają się, weźmy może żółtą, pojawiają się szwadrony. To są te dziwne kształtki, które tu widzimy. I nimi przesuwamy się na mapie i one walczą. Możemy stworzyć nowy szwadron. Gdzie to jest? A tutaj. Stworzyliśmy go. I możemy go podesłać. Na razie ma siłę 0. Ale to w tej chwili nas mniej obchodzi. Co ze statkami? Ponieważ gra skupia się na tym, że my jesteśmy imperatorem, a nie oficerem logistycznym, nie zajmujemy się rozsyłaniem statków. Wydajemy tylko rozkazy. W tym przypadku chcemy, żeby w żółtej flocie każdy szwadron miał 10 destroyerów, Lance of Ferry, 5 battleshipów, no powiedzmy 15 fregat im wystarczy. I mówimy, że to jest dla nas, powiedzmy, ważne. To są mniej ważne floty. I to wszystko. Od tej pory gra będzie starała się, shipyard będzie starał się wyprodukować odpowiednie statki i rozesłać tak, żeby było tak, jak my kazaliśmy, żeby było. No, czyli w przypadku strat bitewnych nowe statki będą doprodukowane, będą wysyłane na linię frontu, zepsute będą odsyłane do naprawy, odsyłane z powrotem do różnych jednostek, które najbardziej potrzebują, mają największe braki i tak dalej. Nie zajmujemy, my osobiście jako imperator nie zajmujemy się tego typu rzeczami. My się zajmujemy na przykład czymś takim, czy zwolnić tego admirała. Powiedzmy, że nam się nie podoba, jest nielojalny, zdolny, ale nielojalny, nie chcemy go. Możemy zdecydować, że chcemy modernizację, za dużo paliwa zużywa nasza flota. Robiliśmy modernizację całej tej floty. Dobrze, zróbmy jakąś inwazję może. Przesuniemy dwa szwadrony z floty niebieskiej. Generalnie warto posługiwać się szwadronami tylko z jednej floty naraz. Też mają pewne drobne bonusy do walki. No, ktoś nas zaatakował. Się obroniliśmy, ale przejdźmy do inwazji. Jest. Czyli wysłaliśmy nasze dwie floty. Znaczy, przepraszam, dwa szwadrony. Dosyć myląca nazwa. Ok, pokonaliśmy całą obronę planetarną. Kontrolujemy teraz orbitę planety. W momencie, kiedy zdobyliśmy orbitę, rozpoczynamy inwazję.
Inwazja polega na tym, że automatycznie są przesyłane nasze siły lądowe, aby zdobyć tą planetę. Może najpierw przejdę do sił lądowych. Mamy planetarne instalacje na każdej planecie. Mamy piechotę regularną, która służy tylko i wyłącznie do obrony. Jest automatycznie rozdzielona pomiędzy planety, zależnie od priorytetów planetarnych, które mamy ustawione. I mamy Stormtroopersów. Stormtroopersi są elitarnym rodzajem wojska, który służy do podbijania planet oraz możemy ich wysłać gdziekolwiek chcemy. W tym przypadku klikamy Deploy i tutaj, no to jest oczywiście tymczasowa grafika, i tutaj od tej pory będą się zbierać. Generalnie też są rozsyłani automatycznie. Chodzi o to, żeby gracz nie zajmował się nudnymi rzeczami typu ładowanie jednostek do transportowca, przesyłanie transportowca, wyładowywanie. No, nie jest to moim zdaniem zbyt ciekawy aspekt, dlatego nie ma go w grze. Także w przypadku inwazji zaraz wkrótce będą tutaj wylądują. O jest, już wylądowali. Inwazja 56 Stormtroopersów. Są elitarne jednostki, generalnie silniejsze od innych. Broni się jakaś milicja i trochę regularnej armii. W następnej turze powinniśmy już przejąć planetę. O, audiencja wyskoczyła. O, oferują na kontrakt. O, ciężkie karabiny maszynowe. Ground Combat 10%. No dobrze, zgodzimy się. Zgodzimy się na kontrakt. Zdarzenia. Dyplomatyczny incydent. O, przemowa do dworu. Powiemy, że chcemy. Lojalność jest najważniejsza. Większa szansa, że staną się troszkę bardziej lojalni. Dobrze. No i przechodzimy, jak tam? 55%. O, no niestety jakieś zdarzenie jest. Obudziły się parasajty. Jest to dosyć nietypowa raca, która ma tylko jedną planetę, na której hibernuje. Ta planeta ma bardzo dużą obronę. Tak, tutaj jest ich domek. I co? 100 tur budzą się, rozjeżdżają się na wszystkie strony, atakują, wychodzą na żer. Po około 30 turach zaczynają ginąć i wracają na swoją planetę, pozostawiając po sobie zgliszcza dookoła. No, na szczęście są jakiś kawałek od nas, także raczej, no, nie, jeszcze nas zaatakują, no, ale jakoś się powinniśmy obronić. Przesunę trochę lepszą obronę w tym kierunku, tą planetę poświęcę. No, tutaj startuje się z 50 planetami, także poświęcenie jednej planety nie jest czymś, czym powinien się Imperator zbytnio przejmować. Nie ta skala. Okej. O, już lecą w naszym kierunku. Audiencja znowuż. No, akurat mamy włączony tryb, gdzie jest więcej audiencji. Normalnie rzadziej się to wydarza. O, zaatakowali z tej strony. Tutaj. No nieciekawie niestety, bo jakieś posiłki musiałem wysłać, tylko niestety nie mam żadnych posiłków. Wyślemy z tego sektora. Aż tutaj. Ten jest jeszcze wolny, podeślemy tu. No ale z drugiej strony też mnie to atakują. No to jest właśnie taki typowa rzecz, która się dzieje w grze. Z każdej strony ktoś próbuje nas zaatakować. Może z nimi spróbujemy zrobić jakiś pokój. Okej, dało się. Dobrze, to no, troszkę nas nie lubią, zdobyliśmy ich planetę.
jest trochę bitew. Ok, wszystkie wygraliśmy. Któż nas zaatakował znowuż? No niestety, popełniłem tutaj błąd, przesunąłem jednostki gdzieś dalej, teraz mam planetę zupełnie niebronioną i ktoś tu wjechał. No, proszę tak nie grać, tak jak ja. Powiem tak, proszę mnie nie naśladować, gdyż to nie do końca sobie radzę w tym scenariuszu. Poświęcę następne dwie planety, żeby zbudować ci nieobronną. Nie, tutaj muszę, to muszę bronić. 5 tur. Czyli następną planetę muszę poświęcić, którą przed chwilą zdobyłem. O, tą bym sobie zdobył. To jest fajne miejsce. Gdyż wtedy nie będę miał punktów granicznych. Z tej planety będę mógł wycofać jednostki, gdybym ją zdobył. Prawda, gdyż skraca mi się długość granic. Oczywiście nie mogę tego zrobić, bo mam podpisany z nimi pokój. No cóż, tak to jest, jak się za szybko podpisze pokój. Ok, mniej więcej tak wygląda gra. Są jeszcze inne rzeczy typu technologie, przemysł. Generalnie przemysł i ekonomia jest troszkę mniej ważna. Zarządzamy raczej za pomocą edyktów i wyznaczeniem specjalizacji poszczególnych planet. Natomiast nie budujemy żadnych fabryk na planetach. Chodziło o to, żeby nie było zbyt dużo do roboty w trakcie gry. No, w przypadku takiej ilości planet, gdyby trzeba budować na każdej pojedynczą farmę, to no niestety, to by musiało potrwać. Dlatego zarządzamy ogólnie tak jak imperator. Ustalamy podatki, wydajemy edykty, chcę mieć tego więcej, tego mniej i gubernatorzy wiedzą, na czym się skupić. No okej. To by było na tyle. Dzięki.